Oh, there's someone who'll take care of me. When I die, will I go? Dzień dobry, Bartosz Żurawiecki, Kino Mówi. W tym miesiącu pokazujemy Państwu filmy najciekawszych autorów i autorek współczesnego kina. Dzisiaj film Izabel Coixet, Życie ukryte w słowach, i o tym właśnie filmie porozmawiam z moimi gośćmi, Małgorzatą Sadowską, dziennikarką filmową z tygodnika Newsweek. Witam. Oraz krytykiem filmowym Adamem Krukiem. Witam. Coixet jest Hiszpanką, a właściwie Katalonką, ale mało w jej twórczości tego, co zwykle kojarzymy z kinem hiszpańskim. Ona robi filmy na całym świecie, w Japonii, w Irlandii, w Ameryce. Jest taką właściwie obywatelką świata, można by powiedzieć. No tak, jest takim przykładem chyba takiego trochę nowoczesnego typu reżysera, tak? Który rzeczywiście już jest, takich też kinematografii, które są już ponadnarodowe, i takich reżyserów, którzy są ponadnarodowi. Ona chyba z Katalonią ma w tej chwili tyle wspólnego, że jest właściwie jednym z najlepszych eksportowych towarów katalońskich po prostu. Hiszpanie są z niej bardzo dumni, nie tylko przecież Katalończycy. Ona wielokrotnie była laureatką nagrody Goi, czyli hiszpańskiego Oscara. Do tego mówi się, że ona jest trochę tak jak u nas, mówi się o Agnieszce Holland, czy jest taką twardą babą, i może dzięki temu udaje jej się zdobywać taki budżet i robić te filmy z taką obsadą na całym świecie właściwie. No, Życie ukryte w słowach to jej najgłośniejszy film. To rzeczywiście międzynarodowa koprodukcja, wyprodukowana między innymi przez braci Almodóvar i ich firmę produkcyjną. Międzynarodowa obsada, gwiazdy, prawda, w głównych rolach. To jest film, który składa się jakby z dwóch części. W pierwszej części mamy taką melancholijną opowieść o dwojgu ludzi poranionych przez życie, poranionych dosłownie w przenośni. Opowieść rozgrywającą się na platformie wiertniczej, odciętej od świata. I potem nagle w drugiej części tego filmu wchodzi temat wojny w Jugosławii, gwałtów na kobietach właśnie podczas owej wojny. Czy gdzieś wam nie przeszkadza to takie połączenie dwóch tonacji, tej takiej lirycznej w pierwszej części i tragicznej w części drugiej? Ale to jest taka cecha charakterystyczna tej reżyserki, która zawsze takie trudne tematy, które porusza także w Elegii, bo to jest film poniekąd o starości i śmierci, a także o film Moje życie bez Emi, który jest o śmierci. Ona opakowuje te tematy w taką bardzo elegancką zawsze formę, w taką łagodną też muzykę, i to wszystko rzeczywiście jest takie w takich subtelnościach zanurzone. Potrafi dotknąć tych problemów w taki sposób, który nie atakuje widza, tylko gdzieś tam łagodnie do niego podchodzi. Zresztą temat wojny w byłej Jugosławii, on w kinie wielokrotnie powracał. Na przykład Michael Winterbottom mówił o tym w Pragnę Cię i w Welcome to Sarajevo. Ona właściwie, kiedy ona robiła ten film, to już nie był temat. To już było późno i mało osób o tym pamiętało. Dlatego to też jest ważne, żeby przypominać takie historie. Ona pracowała długo nad dokumentacją do tego filmu i na pewno to jest jednym z głównych tematów Życia ukrytego w słowach. Zresztą mówi się o tym, że jej filmy są takimi filmami, które właściwie są bardziej nie tyle o konkretnych sprawach czy konkretnych problemach, tylko bardziej ją interesuje nastrój, tak? Czyli wytworzenie pewnego nastroju, wytworzenie pewnej emocji. I ten film, można powiedzieć, że jest właściwie trochę o tym, o czym ty mówisz teraz, czyli takim filmem o pamięci, raczej o braku pamięci, o tym, że się wypiera te takie najbardziej dramatyczne rzeczy, że wypierają jakby uczestnictwo tych wydarzeń, jakby prywatnie, tak, i osobiście, a jednocześnie jakby wypierane to z takiej pamięci politycznej i społecznej, tak, to są takie rzeczy, o których wszyscy chcemy po prostu zapomnieć. Ale jednocześnie to powtórzenie tej historii, tej traumy w tym filmie ma taką funkcję spowiedzi, jakby oczyszcza. I, tak, terapeutyczną. I może właśnie także społecznie to jest ważne, żeby mówić też o tych ciemnych stronach, ciemnych historiach. Ciekawe, bo się powołałeś na Winterbottoma, a to jest akurat taki reżyser, który zrobił takie męskie filmy na temat tego, co się działo w Jugosławii, a wszystkie filmy o kobietach jakby i o ich perspektywie są też filmami robionymi przez kobiet. Ale wróćmy do Życia ukrytego w słowach. A czy wam jednak nie przeszkadza to, co pod adresem Coixet się często, ten zarzut, który pod adresem Coixet często pada, że ona jednak sentymentalizuje, tak estetyzuje te bolesne sprawy, o których mówi. No bo weźmy chociażby jej poprzedni film, Moje życie
beze mnie, który notabene niedługo Ale Kino Plus pokaże. Tam też mamy trudny temat. Mamy kobietę, która dowiaduje się, że niedługo umrze i ona przygotowuje się do tej śmierci. I w obu tych filmach reżyserka ucieka w taką baśniowość, no powiedzmy sobie szczerze. Czy to jest właśnie komercjalizowanie tych tematów? Czy to jest jakiś eskapizm? Czy może wręcz przeciwnie, to jest taki właśnie sposób, łagodny sposób na to, żeby widz przełknął no, te trudne sprawy? No, takim typowym środkiem, którego używa zawsze Kroszec, są te monologi wewnętrzne, które z offu wypowiadają. Czasami nawet nie wiemy kto. Tak jest właśnie w przypadku życia ukrytego w słowach. To samo się powtarza także w jej najnowszym, zdaje się, filmie, też już liczącym sobie 2 lata, Mapa dźwięków Tokio. To jest ciekawe w tym ostatnim filmie, że ona tam, że tam monolog wewnętrzny należy do mężczyzny. Te monologi przypominają mi na przykład filmy Mirandy Julie, gdzie też podobna narracja występuje. Natomiast tam to wszystko jest bardzo intymne. To są opowieści bardzo osobiste, które nie dotyczą właściwie problemów globalnych, które nawet jeżeli czasem może niezbyt udanie, czy czasem jest to nieco chybione, to jednak Kroszec próbuje przynajmniej musnąć. Elementem tego języka w tym filmie jest też muzyka, prawda? Tam jest na przykład bardzo dużo piosenek. Tom Waits, David Byrne, Anthony and the Johnsons. Dzisiaj się często sięga po piosenki, zwłaszcza po takie nastrojowe ballady, songi, po to, żeby, nie wiem, podbić nastrój filmu, żeby, nie wiem, zasugerować pewne refleksje widzowi. No i właśnie nasza reżyserka też się do tego chwytu ucieka. No bo ale nie wiemy, co takie smooth filmy. Tak, ale no właśnie ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że to trochę zmienia wtedy ten film w taki teledysk. Miły dla oka, miły dla ucha. Czy ona uważa sama, bo ona jest osobą, która bardzo precyzyjnie do filmów muzykę wybiera i to jest dla niej jakoś też bardzo, bardzo ważne, że czasem oczywiście ta muzyka służy temu, żeby gdzieś podążyć za sceną i wzmocnić jej działanie, ale ona też mówi o tym, że czasem używa tej muzyki tak trochę perwersyjnie i wbrew temu, co się pokazuje na ekranie, jako takiego kontrapunktu tak naprawdę, ironicznego komentarza. W życiu ukrytym w słowach chyba nie ma za dużo ironii, że to jest jednak rzeczywiście taki rodzaj tego patosu niezłamanego ani przez humor, ani przez ironię. Tam może jakiś taki drobny, no, nie wiem, jest taka gęś na przykład, która się na tej platformie znajduje i ona jest właściwie takim jedynym, jakimś takim bohaterem, który daje trochę oddechu tej bardzo serio opowiadanej historii. No też te mikroopowieści tych ludzi, którzy żyją na tej platformie, prawda? One też, też są takie trochę śmieszno melancholijne. One też gdzieś, myślę, trochę rozbijają nas tego filmu, tak, z właśnie korzyścią dla tego filmu. Ta muzyka razem z tą gęsią, czy tymi dosyć dziwacznymi postaciami, które jednak na tej platformie wiertniczej w życiu ukrytym w słowach występują, to tworzy jednak taką magiczną krainę, która można się zastanawiać, czym właściwie jest ta platforma. Może jest symbolem w ogóle jakiegoś dostatniego świata, gdzie przyjeżdża ta bohaterka z byłej Jugosławii. To nie jest realizm, tak? A przynajmniej nie do końca. Ale też przypomina mi na przykład o tym, że to jest taka trochę metafora też tego, że tak każdy człowiek jest tak naprawdę sam, samotny i każdy jest taką samotną wyspą i taką platformą na oceanie, tak, który uderza te ilość tam, nie wiem, milionów, 25 bodajże milionów fal, bo też jednak o tym mówię, ale tych fal uderza, czyli jakby to jest ten człowiek, który też jest tak smagany przez życie, przez różnego rodzaju doświadczenia i traumy. Tak, ale ten taki poetycki nastrój, prawda, tak, tego liryzmu, no nagle wchodzi wchodzą te słowa, tytułowe słowa, wchodzi ten monolog, taki bardzo wstrząsający monolog tej bohaterki, kiedy ona opowiada, nagle wyrzuca z siebie ten cały dramat swojego życia. I to nagle jakby trochę zmienia się już zupełnie perspektywa spojrzenia na ten film i na tych bohaterów. Włosy miewam różne. Czasem do ramion, a czasem obcięte na paskudnego pazia. Lubię zimne mleko. Od gorącego mnie mdli. Każdy tak naprawdę bohater tego filmu nosi w sobie jakiś dramat, jakąś historię i problem pojawia się tylko wtedy, jeżeli chcemy to uwspólnić i
i reżyserka pokazuje, że to jednak jest możliwe, nawet jeżeli czasem trwa to długo i jest to proces bolesny. Ale tak naprawdę co mówi nam ten film, to że to jest jedyna droga do szczęścia. Właśnie spróbować te swoje bóle, te swoje traumy z kimś podzielić. Ja chciałem jeszcze na końcu porozmawiać trochę o aktorstwie. No bo mamy tutaj znakomite gwiazdy w obsadzie. Sarah Polley gra główną rolę. To jest, myślę, artystka trochę mało znana w Polsce. Ona pojawia się w różnych filmach, nawet w jakichś hollywoodzkich superprodukcjach, ale także sama reżyseruje filmy. Niedawno Ale Kino Plus pokazywało właśnie film w jej reżyserii Daleko od niej. Jak wam się podoba ona w tej roli? Jak w ogóle podoba jej się właśnie, podoba wam się jej emploi? Reżyserka Isabelle Crochet twierdzi, że wina leży po stronie Hollywood, które po prostu za mało ją wykorzystuje jako jedną z najlepszych aktorek swojego pokolenia. Może dlatego wzięła sprawy w swoje ręce Sarah Polley i sama reżyseruje. Ostatnio chociażby nakręciła film Take This Waltz z Michelle Williams, inną wielką aktorką tego pokolenia. Co ciekawe, w filmie, o którym mówiłeś, wystąpiła Julie Christie, inna gwiazda filmu Crochet. Julie Christie gra tutaj postać autentyczną, duńską lekarkę dokumentującą zbrodnie i popełniane właśnie podczas wojny w Jugosławii. Jak waszym zdaniem obecność takiej kobiety z klasą, gwiazdy tego formatu wpływa na ten film? Jaki dodatkowy wymiar mu nadaje? No na pewno dodaje klasy, tak? Tak, bo powiedziałeś, że to jest kobieta z klasą. No faktycznie jest to postać zupełnie wyjątkowa, legenda kina, która występując w 1965 roku w Darling Johna Stetzingera i zdobywając Oscara za tą rolę, właściwie rozpoczęła taki szturm brytyjskich aktorek w tych pościgach oscarowych i od tamtego czasu Amerykanki musiały się tutaj już mierzyć z tą brytyjską konkurencją. Kina tam właściwie ma taką bardzo drugoplanową rolę, naprawdę niewielką, ale która stoi w takim archiwum, gdzie są te wszystkie taśmy, na których ludzie opowiadają wszystkie opowieści straszne, bo ta bohaterka i ta prawdziwa Dunka zajmuje się właśnie dokumentowaniem, jakby leczeniem i dokumentowaniem wypadków przemocy i tortur, bo ona jest działaczką przeciwko jakby torturom, tak? Pracuje z osobami, które były torturowane. Więc tutaj takie przemówienie, które nie jest duże w tym filmie, brzmi bardzo, bardzo tak mocno i wiarygodnie, tak? Kiedy stoi na tle tych wszystkich taśm kryjących te wszystkie makabryczne, straszne i krwawe historie. Tak, i to tak jakby ona porządkuje też wymowę tego filmu. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, a państwa zapraszam na jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich lat, nagrodzony 5 nagrodami Hiszpańskiej Akademii Filmowej, Życie ukryte w słowach, Isabelle Coixet.